Przechodzimy do punktu 15, mianowicie interpelacje i zapytania radnych. Pan radny Węgrzynowski. Panie starosto, pierwsze moje pytanie. Jak na dzisiaj wygląda sprawa wniosku złożonego do sądu przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia w sprawie upadłości spółki? Jakie są dalsze losy? Czy już coś na ten temat po prostu wiemy? Czy są decyzje sądu? Druga kwestia dotyczy wyroku Sądu Najwyższego, który się pojawił w ostatnim czasie, o którym tak naprawdę mało wiemy. Gdyby można było coś więcej, jakie to konsekwencje będzie rodziło dla nas? I kwestia trzecia, czy zostały wypłacone pieniądze lekarzom, które tutaj już jakby sąd zasądził, czy może jednak doszło do jakiejś mediacji i dzięki czemu udałoby się uratować, powiedzmy, część tych pieniędzy, w tym sensie, że na przykład lekarze zrezygnowaliby z części roszczeń. Panie starosto, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, więc na dzień dzisiejszy wniosek o upadłość jest dalej aktualny. Decyzja należy z jednej strony do sądu, może go odrzucić, z drugiej strony do nas, jeżeli będziemy go chcieli wycofać. My taką decyzję ewentualnie podejmiemy o wycofaniu wniosku o upadłość. Nie ukrywam, że nawet proszeni jesteśmy o to. W momencie, kiedy będziemy mieli uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, do dnia dzisiejszego go nie ma. Ja tylko dodam, że Sąd Najwyższy ma, o ile dobrze pamiętam, termin na napisanie tego uzasadnenia do 22 lipca, więc mimo, że jesteśmy w stałym kontakcie, tego uzasadnienia dzisiaj nie ma. To znaczy tak, technicznie ono jest, brakuje jednego podpisu sędziów, więc póki nie będzie uzupełniony ten podpis, nie może być wydany, ani też treść tego uzasadnienia nie może być udostępniona. Jeżeli chodzi o samą sentencję wyroku, ona jest trzypunktowa. Pierwszy punkt to jest, że wyrok sądu okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim jest niezgodny z prawem. Drugi punkt, jednemu z lekarzy zasądza się koszty postępowania skargi. Trzeci punkt, drugiemu lekarzowi zasądza się koszty postępowania skargi. Taka na dzień dzisiejszy jest wiedza. Natomiast co do ewentualnych rozmów z lekarzami, otóż po sesji, czy nawet przed poprzednią sesją, doszło do spotkania z lekarzami, po sesji doszło do spotkania z pełnomocnikiem. Ustalone zostały terminy następnych spotkań. Przyszły dwa bodajże pisma pana pełnomocnika, które już zresztą tradycyjnie jestem do tego przyzwyczajony, zupełnie co innego mówiły niż wynikało ze spotkań. Wiemy też, że pełnomocnik wystąpił o klauzulę natychmiastowej wykonalności wyroku, w związku z tym, by nie narażać Tomaszowskiego Centrum Zdrowia na dodatkowe koszty w postaci kosztów komorniczych. Przypomnę tylko w wysokości 15%, co daje kwotę około 60 tysięcy złotych. Wszystkie świadczenia wynikające z tego wyroku zostały wypłacone lekarzom. Co do jeszcze tych wyroku Sądu Najwyższego, dodam, jeżeli kiedy tylko będziemy mieli uzasadnienie, wystąpimy o zwrot nienależnie pobranych świadczeń na podstawie wyroku wydanego niezgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Pan radny Olkiewicz. Ja mam taką sprawę, może w formie prośby, aby z Tomaszowskim Centrum Zdrowia, z panią prezes, wyjaśnić taką kwestię. Sprawa opłat na wjazd na teren szpitala osób, które wiozą osoby, umówmy się, ze złamaną nogą. Zaistniał taki przypadek. Tata zawiózł syna, młodego człowieka, ze złamaną nogą i latał za nim jakiś ochroniarz i 2 złote żądał. Czyli miał go zostawić przed tym.
Druga sprawa, izba przyjęć. Chodzi o to, że jeżeli któryś z lekarzy przyjmuje, to niech się zajmuje tym pacjentem z należytą starannością. Jeżeli jest złamanie z przemieszczeniem i ze skręceniem, to ja rozumiem, że to się operacyjnie, jestem po konsultacji z profesorem, to się operacyjnie zestawia, a nie wkłada się w gips. I za tydzień natychmiast trzeba operować młodego człowieka, który może mieć problemy z chodzeniem. I trzecia sprawa, chodzi o wystawianie zwolnień lekarskich. W tym przypadku ten młody człowiek pracuje i potrzebuje zwolnienia lekarskie, a doktor mu każe, żeby zgłosił się na rejon. Chciałbym, żeby członek zarządu odpowiedzialny za centrum po prostu uczulił, żeby takich sytuacji nie było, tak? Bo to świadczy, potem idzie w powiat i potem jest zła, można powiedzieć, renoma naszego szpitala. Chciałbym, żeby członek odpowiedzialny za służbę zdrowia, żeby zainterweniował i żeby takiej sytuacji nie było, bo ważne jest zdrowie, a nie tam płacenie 2 zł czy tam za ten. Nie mógł zostawić go pod bramą, tylko podjechał i wykonał to, można powiedzieć, za zespół ratujący, który powinien to przywieźć, tak, jak zaistniała sytuacja. I bardzo bym prosił o taką interwencję. Uczynili Tomaszowskie Centrum. Dziękuję bardzo. Pan radny Haraśny, proszę bardzo. Będę miał pytanie do pana Andrzeja Wodzyńskiego, członka zarządu powiatu. Dzisiaj w czasie głosowań nad Oskarem Langer dwukrotnie podnosiłem rękę za, mimo swoich wątpliwości dotyczących priorytetów drogowych w mieście. Za taką rzecz najważniejszą w mieście, zresztą wcześniej już przeze mnie zgłaszaną, uważam rozbudowę do parametrów tej Orzeszkowej, która została zbudowana przez miasto w poprzedniej kadencji, odcinka od ulicy Zawadzkiej do ronda Andersa. To jest niewątpliwie priorytet komunikacji w naszym mieście, tym bardziej, że na dniach zostanie otwarty największy węzeł zwany dzisiaj chyba Ujazd jeszcze. W związku z tym, na początku tej kadencji złożyłem propozycję, żeby na wzór tego, co zostało zrobione w mieście w poprzedniej kadencji, również ustalono taki ranking, mapę drogową, czyli te drogi, które są najważniejsze do wykonania, do zrobienia w ramach inwestycji i w ramach remontów przez powiat. Ten rok temu pan Andrzej Wodzyński zobowiązał się do tego, że się tą sprawą zajmie i że taki ranking dróg, taka mapa drogowa powstanie. Chciałbym, żeby niekoniecznie dzisiaj, chciałbym, żeby na piśmie mi w tej sprawie udzielił odpowiedzi. Jak wyglądają postępy w sprawie tego rankingu? Czy został utworzony jakiś zespół, który się tym zajmuje? Jakie są tego efekty? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan Wodziński od razu może udzielić? No, w odniesieniu do drugiej części zapytań, rzeczywiście tak jak pan radny sobie życzy, oddzielę odpowiedzi na piśmie pisemnej. Natomiast pierwsza część, tak? Pan oczekuje chyba odpowiedzi na pierwszą część. Ale może, panie przewodniczący, pan pozwoli, bo ja w zasadzie szukałem w porządku obrad takiego momentu, gdzie mógłbym właśnie zabrać głos i udzielić troszeczkę więcej informacji na temat rozbudowy ulicy Oskara Lange. I myślałem, że zabiorę w następnym punkcie jako oświadczenia radnych, ale jeżeli teraz ja zostałem wywołany do odpowiedzi, to pozwoli pan przewodniczący, że już nie będę czekał do następnego punktu i kilka zdań powiem na ten temat. Bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Więc tak, panie radny i proszę państwa, przebudowa, rozbudowa ulicy Oskara Lange nie pojawiła się w dniu dzisiejszym, ani w tym roku. No powiem, że takie troszeczkę pretensje nawet miałem osobiste, ale nie reagowałem do pani skarbnik, bo nie wiem, czy tutaj był taki błąd pani skarbnik popełniła, ale na komisjach troszeczkę tak. Czy może nie błąd, może nie ścisłość w określeniu się wkradła, bo pani skarbnik mówiła, że wprowadzamy nowe zadanie. No proszę państwa, nie jest to nowe zadanie. To jest zadanie, które ciągnie się, użyję takiego słowa troszeczkę nieładnego, ciągnie się od wielu, wielu lat.
I z różnych powodów jest przesuwane, realizacja tego zadania jest przesuwana z roku na rok. Miała być ta przebudowa, rozbudowa realizowana w roku bieżącym, ale tak jak już powiedziałem we wcześniejszej swojej wypowiedzi, ze względu na zmianę zasad finansowania, dofinansowań z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zmniejszenie kwot dofinansowania, tak duże zadanie, z tak dużego zadania musieliśmy zrezygnować. No, racjonalizm nami tu kierował i państwem również, i tak powinno być. I w tym roku realizujemy mniejsze zadanie pod nazwą rozbudowa ulicy POW w Tomaszowie. Natomiast wracając do tej historii, która tu jest bardzo ważna. Proszę państwa, rok 2009 to już rok, gdzie bardzo konkretnie zajęliśmy się tą uruchamianiem tej inwestycji. Były to co prawda w roku 2009 nakłady tylko 7,5 tysiąca złotych. Było to wykonanie podkładów geodezyjnych, czyli przygotowanie się do projektowania. Rok 2010, wykonanie dokumentacji za kwotę 49 959 zł. Wykonanie pełnej dokumentacji za bardzo w sumie niską kwotę. Rok 2011, nakłady 26 814 zł. Było to dostosowanie dokumentacji wykonanej rok wcześniej na potrzeby, no, uwzględniając dobrą, prawidłową i oby tak dalej, współpracę z miastem, z prezydentem, z Radą Miasta. Dostosowaliśmy tą dokumentację do potrzeb zadań, które realizuje miasto właśnie w roku bieżącym. Czyli wybudowało ulicę Bursztynową i chodziło o dostosowanie naszej dokumentacji do tak zwanych wlotów w ulicę Perłową i Nefrytową, o której pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Jacek Kilman, już troszeczkę dzisiaj tu mówił. No, rok 2012, czyli aktualny, kreseczka, prawda, w rubrykach. Przed chwilą o tym mówiłem i pojawia się teraz, i też dzięki głosowaniu państwa, zadanie na rok przyszły. Do przebudowy, rozbudowy ulica Oskara Lange. I jeszcze dwa, trzy zdania na temat pretensji niektórych radnych. Proszę państwa, no, łatwo sobie powiedzieć, radnych, tu chodzi głównie o radnych spoza miasta, ale i pana radnego. Na pytanie, dlaczego ta, a nie inna, to już teraz odpowiedziałem, prawda? Ale poza tym musimy pamiętać, że żeby otrzymać dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, poszczególne ulice, poszczególne drogi muszą spełniać odpowiednie warunki i zasady. Możemy się napracować, możemy składać wniosek, który otrzyma bardzo niską punktację, bo nie będzie tych podstawowych elementów, a głównie chodzi tu o elementy bezpieczeństwa. O elementy bezpieczeństwa. Ja nie twierdzę, że ulica, którą pan proponuje, nie będzie miała, będzie miała te elementy bezpieczeństwa. Ale na pytanie dla... Ale natomiast niektóre... Nie... Poczekaj jeszcze, proszę państwa. W takim nie dwa zdania, tylko jeszcze cztery. Natomiast w odniesieniu do dróg pozamiejskich ciężko, podejrzewam, będzie znaleźć. Szczególnie takie, jakie w odniesieniu do tych dróg, co do których padały już propozycje remontu czy przebudowy. Natomiast odpowiadając, dlaczego taka, a nie inna, no ale to można zadać jeszcze takie pytanie, no dobrze, a dlaczego nie ulica, dlaczego nie ulica Sparska, dlaczego nie ulica Dzieci Polskich, dlaczego nie Legionów, dlaczego nie Dąbrowska, dlaczego nie Główna, dlaczego nie Modrzewskiego, to też niektóre z tych wymienionych również są ulicami wlotowymi. Również wlotowymi. Ja rozumiem i twierdzę, że to, co pan proponuje, panie radny, jest ważnym zadaniem i mam nadzieję, że w latach następnych weźmiemy to pod uwagę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tych zdań było więcej. No, darujemy dzisiaj. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze ma zapytania? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 16. Wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo. Pan radny Bogdan Kącki. Kto jeszcze? Grzesiu, dobrze. Ja chciałbym nawiązać do tematu z poprzedniego punktu i na początek taka dygresja, że ten czas, kiedy członek zarządu pan Andrzej Wodziński powstrzymywał się od wypowiadania, chyba był jednak bardziej twórczy. Ale nie o tym chcę mówić. Chciałbym wrócić do propozycji wcześniej wypowiedzianej przez przewodniczącego Marka Olkiewicza i wnioskować o przygotowanie przez zarząd powiatu na przyszłą sesję wniosku o, no tak się dziwnie złożyło, że wnioskuję o przygotowanie wniosku o remont odcinka drogi pozamiejskiej. Tych odcinków zapewniam pana, panie Andrzeju, zwracam się do Andrzeja Wodzińskiego, które spełniają kryteria. Na terenach wiejskich jest na pewno sporo. Jeżeli będzie trzeba, chętnie służę pomocą. Myślę, że pan doskonale jest zorientowany. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i w tej kadencji samorządu powiatowego również, że powinniśmy w miarę starać się o utrzymanie tych parytetów miejsko-wiejskich. I nieprawdą jest, że pierwszy raz ktoś o tym słyszy, a już na pewno nieprawdą jest, że pierwszy raz słyszy o tym Andrzej Wodziński, który tematyką dróg zajmował się od zawsze. I myślę, że to jest bardzo zdrowa i mądra zasada. Kolejne jak gdyby uzasadnienie do takiego wniosku to to, że wniosek, o którym mówimy, słuszny jak najbardziej, związany z przebudową ulicy Oskara Lange, jest wnioskiem dużym. Być może okaże się, że nie będzie stać Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie tak dużego wniosku. Ze względów takich czysto strategicznych warto jest mieć w zanadrzu, przecież nic nas w tym nie ogranicza. Drugi wniosek, na pewno jeżeli on będzie dotyczył drogi pozamiejskiej, będzie o niższej wartości i być może będzie miał szansę na uzyskanie dofinansowania. Wiemy również, że pojawiają się z różnego powodu błędy formalne i wniosek odpadnie, nie dostanie powiat w ogóle żadnego dofinansowania. Wniosek, o którym mówimy. Jestem zdecydowanie za tym, żeby złożyć dwa takie wnioski. Tym bardziej, że wczoraj pytaliśmy pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na Komisji Budżetowej, czy jest taka możliwość i powiedział, że jak najbardziej jest, że mogą to być wnioski na remont, gdzie niepotrzebna jest skomplikowana dokumentacja, a tym samym nakłady finansowe. Dlatego też chciałbym prosić raz jeszcze o przygotowanie na sierpniową sesję Rady Powiatu takiego wniosku i przedstawienie go, tak jak dzisiaj, w sprawie ulicy Oskara Lange pod obrady Rady Powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiesław Boroń i pan Sławiński, dobrze? Szanowni Państwo, zakończył się niedawno kolejny rok szkolny. W związku z tym oczywiście należą się słowa podziękowania nauczycielom, gratulacje uczniom, absolwentom naszych szkół ponadgimnazjalnych i gratulacje rodzicom. My radni, którzy mamy tutaj kontakty ze szkołami, z edukacją, zastanawiamy się, w jaki sposób zmienić, rozwijać tą naszą edukację w mieście i w powiecie. I w związku z tym zwracam się do pana przewodniczącego Rady Powiatu z następującym wnioskiem w tej sprawie. Czyli zwracam się do szanownych państwa radnych z wnioskiem o współpracę z radnymi Rady Miejskiej i dowództwem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej na rzecz utworzenia w naszym powiecie szkoły kadetów, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej mającej w programie nauczania oprócz kształcenia ogólnego różnego typu szkolenie wojskowe. Uzasadniając utworzenie szkoły kadetów,
chciałbym zwrócić uwagę na ważne jej edukacyjne, a szczególnie wychowawcze funkcje, bo wychowanie młodego pokolenia to skomplikowane zadanie, zwłaszcza wychowanie tak zwanej trudnej młodzieży. Nie powinno to głównie polegać na łamaniu ich trudnych charakterów, na ciągłym upominaniu i karaniu. Trzeba im stawiać ciekawe zadania i wskazywać nowe kierunki rozwoju zarówno w sferze intelektualnej i fizycznej. Szkoły, domy kultury, kluby sportowe to ważne instytucje wychowawcze, ale młodzi ludzie mają również zainteresowania militarne wynikające z kontynuowania tradycji rodzinnych oraz z różnych kontaktów na tym naszym terenie z żołnierzami jednej z najbardziej znanych w kraju i za granicą jednostek wojskowych. To właśnie 25. Brygada Kawalerii Powietrznej inspiruje naszą młodzież do interesowania się wojskiem i szukania tam swojej przyszłości. Młodzi tomaszowianie częściowo realizują te zainteresowania w harcerstwie i w instytucjach paramilitarnych. Jednak tym młodym ludziom powinno się przedstawić istotną ofertę edukacyjną na rzecz kontynuowania wojskowych zamiłowań profesjonalnej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej szkole wojskowej. Tym byłaby szkoła kadetów, o powstaniu której mówiłem już rok temu na sesji Rady Powiatu Tomaszewskiego. Z rodzinnych, historycznych już przekazów dowiadujemy się, że przedwojenne szkoły kadetów cieszyły się bardzo dobrą opinią. Na dowód tego można przytoczyć fakty życiorysów znanych ludzi. Tak mówi jeden z nich. Ojciec chciał, żebym dostał się do szkoły kadetów. To była najlepsza szkoła gimnazjalna w Polsce. Tak Andrzej Wajda wspomina szkołę kadetów we Lwowie. Do tego gimnazjum zdawał również znany aktor, zmarły niestety, Zbigniew Cybulski. Dlatego wskazując i te historyczne polskie tradycje, mam nadzieję, że szanowni państwo radni Rady Miejskiej wyrażą zamiar przekształcenia w nieodległym czasie gimnazjum nr 3 w szkołę kadetów. Ewentualnie wyrażą zgodę na otwarcie jednej z pierwszych klas, klasy kadetów. Choćby od roku 2014, roku jubileuszu 20-lecia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, która objęłaby patronatem nową tomaszowską szkołę kadetów. Na początku byłaby to gimnazjalna szkoła kadetów. Po 3 latach na bazie tych gimnazjalnych klas można będzie otworzyć ponadgimnazjalną szkołę kadetów, tworząc jednocześnie korpus kadetów. Bo szkoła, korpus kadetów powinna być wspólnym projektem miasta i powiatu. Nie trzeba szanownych państwa radnych przekonywać o istotnych dla tego typu szkół stronach zlokalizowania tej szkoły w gimnazjum nr 3. To bliskie sąsiedztwo jednostki wojskowej zapewni niezbędne zaplecze do specjalistycznego, wojskowego szkolenia teoretycznego i praktycznego. Sądzę, że marszałek Józef Piłsudski to również najwłaściwszy patron dla przyszłej szkoły kadetów. Bardzo ważną sprawą jest to, że po drugiej stronie ulicy w internacie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 3 można będzie zakwaterować kandydatów spoza miasta. W późniejszej perspektywie w tym zespole szkół może być baza dydaktyczna dla kadetów z klas ponadgimnazjalnych. Razem tworzymy przyszłość oświaty i edukacji. Bierzemy przy tym pod uwagę wzrastające z roku na rok w naszym powiecie znaczenie wojska i jego kadrowe potrzeby. Dlatego wnioskuję o porozumienie i współpracę Rady Powiatu z Radą Miejską i dowództwem 25. Brygady Kawalerii Powietrznej na rzecz utworzenia szkoły kadetów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.
Miałem wątpliwości odnośnie numeru gimnazjum, ale teraz wytłumaczył pan dokładnie, że to jest blisko jednostki, czyli gimnazjum numer 3. Bardzo proszę, pan Sławiński. Szanowni państwo, zwracam się z taką błahą sprawą, co prawda, ale pozwolę państwu odczytać odpowiedź na interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji. Otóż w odpowiedzi na tą interpelację dotyczącą wykorzystania w celach promocyjnych pobytu na terenie powiatu tomaszowskiego rosyjskich turystów w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej informuję, że Wydział Informacji Turystycznej i Promocji na bieżąco przekazuje wydawane materiały promocyjne hotelom i innym obiektom noclegowym działającym na naszym terenie. Są to także publikacje w wersjach obcojęzycznych. Obiekty noclegowe rozpowszechniają te materiały bezpłatnie wśród odwiedzających je gości. Jednocześnie pragnę poinformować, iż żaden z obiektów, w których nocowali zagraniczni turyści, nie zgłosił nam tego faktu, ani nie zwrócił się z propozycją wspólnego zorganizowania czasu wolnego kibicom poprzez zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu. O miejscach zakwaterowania zagranicznych turystów dowiedzieliśmy się z lokalnych mediów. Wydział Informacji Turystycznej i Promocji nie posiadał żadnych szczegółowych informacji na temat pobytu zagranicznych turystów. I teraz fragment wystąpienia informacyjnego z Majowej Komisji Bezpieczeństwa. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Marianna Wypych-Osuch poinformowała, że podczas Euro 2012 kibice będą nocować na naszym terenie w ośrodku Molo w Smardzewicach 87 osób, w Borkach 64 osoby, w Spale Hotel Prezydent 40 i Rogat 35 osób. No mam wniosek, panie starosto, żeby jakby przejrzeć problematykę wymiany i płynności informacji w starostwie, bo słyszeliśmy przy okazji otwierania oficjalnego tego obiektu, że tu jest doskonała infrastruktura informacyjna. Jest bardzo dużo kabli. No dużo jest kabli, ale właściwie nic nie wiadomo. To jest mój wniosek. Pan Dady Węgrzynowski. Ja w tym punkcie, panie przewodniczący, chciałem zapytać pana radnego Wiesława Boronia, czy w związku z tą jego inicjatywą powołania szkoły kadetów dyrekcja gimnazjum numer 3 taką wiedzę posiada, jeżeli chodzi o tę inicjatywę, czy urząd miasta w ogóle, nie wiem, czy prezydent miasta, naczelnicy Wydziału Oświaty wiedzą o tej inicjatywie. Bo wie pan, przekazanie takiej informacji tutaj za pośrednictwem mediów, no może rodzić po prostu pewien niepokój, jeżeli chodzi o nauczycieli, czy rodziców, czy samych uczniów tej szkoły. Bo gdyby pan zaproponował, że być może w jednym z gimnazjów, nie wskazując konkretnie które, no to pewnie kwestia byłaby jakaś taka bardzo ogólna, ale tutaj padło konkretnie, prawda, które to gimnazjum. Proszę, pan Wiesław Boroń, może od razu na gorąco? Na gorąco mogę się tylko podzielić takim odczuciem, że rozmawiając z różnymi osobami zainteresowanymi tego typu szkół, zarówno ze szkoły gimnazjum, urzędnikami i radnymi, bardzo przychylali się do tego mojego wniosku. Powiedzieli, że trzeba rzeczywiście to zrobić jak najszybciej, bo taka potrzeba jest. Także zapewniam pana, panie Mariuszu, że nie ma potrzeby się martwić o to, czy to będzie, czy nie będzie. Najważniejsze, żeby było. Dziękuję. Pan radny Parada. W tej sprawie, panie radny Boroń, przecież wiadomo nam, że zlikwidowano szkołę w Królowej Woli i miało tam powstać gimnazjum kadetów. Nie wiem na jakim etapie, nie wiem jaka jest sprawa w tej chwili, na jakim etapie. Może ktoś tu z władz starostwa coś by na ten temat dopowiedział. Dziękuję. Pani radna Nowak. Ja chciałam zgłosić taki wniosek, aby na stronie internetowej starostwa umieszczać informacje o komisjach, które się odbywają, w jakich godzinach i w jakich miejscach, ponieważ nie ma tego ogólnie udostępnionego i ludzie, którzy chcieliby uczestniczyć w takich komisjach, nie mają takiej wiedzy, także są udostępniane
jakby porządki obrad sesji rady, kiedy się odbywa, czyli jakby wszystkie informacje na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o komisję, to ja nie znalazłam na stronie internetowej. Dziękuję. Pani Aniu, czy nie ma tych informacji na obecnie? Jest wprowadzany kalendarz i to będzie na najbliższych miesiącach, już będzie, wszyscy będą wiedzieć. Pan, to jeszcze do tego dojdziemy zaraz. Pan radny Haraśny, proszę bardzo. Ja z taką prośbą, wnioskiem do prezydium rady. Proszę przemyśleć możliwość przełożenia sesji, może nie przełożenia, ustalenia terminów spotkań naszych sesyjnych w godzinach popołudniowych. Mówię to we własnym interesie, aczkolwiek nie tylko. Sygnały mam również od innych radnych, że dobrze byłoby, żeby te zebrania odbywały się w godzinach po prostu popołudniowych. Ja mówię oczywiście we własnym interesie. Każdorazowe posiedzenie Rady Powiatu to dla mnie jest jeden dzień urlopu, co najmniej jeden dzień urlopu, i tego urlopu zaczyna mi brakować. Bardzo proszę o przemyślenie tego z popołudniowych sesji Rady Powiatu. Temat do przemyślenia. Inne miasta robią to dużo, dużo wcześniej. 9, 10, u nas jest 12, 13. Przemyślimy temat. Czy są jeszcze? Zaraz, zaraz. Gdzie mi zabrałeś tą? Wnioski to tak i jesteśmy w sprawach różnych. Proszę państwa, dzisiaj do Rady Powiatu wpłynęło pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Nagłówek: Rada Powiatu. Na podstawie paragrafu postępowania zawiadamiam, że wszczęte zostało z urzędu postępowanie określone w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr 22/168/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu Tomaszowskiego do podjęcia działań w celu utworzenia całodobowego oddziału leczenia uzależnień oraz oddziału leczenia alkoholowego zespołu abstynenckiego, tak zwanego detoksu, która wpłynęła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 2 lipca 2012. Uzasadnienie. W badanej uchwale Rady Powiatu zobowiązała zarząd do podjęcia działań w celu utworzenia całodobowego oddziału leczenia uzależnień oraz oddziału zespołu abstynenckiego, tak zwanego detoksu, w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, spółka z o. lub innego podmiotu powołanego przez powiat tomaszowski i wypełniającego takie same zadania jak wyżej wymieniony, który może powstać w miejsce Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Po jego ewentualnej likwidacji jako podstawę prawną podjętej uchwały podano artykuł 12 punkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu. W ocenie organu nadzoru uchwała nr 22 Rady Powiatu w Tomaszowie została podjęta bez podstawy prawnej. Przy podejmowaniu każdej uchwały Rada Powiatu musi legitymować się wyraźnym, a nie tylko dorozumianym upoważnieniem ustawowym. Obowiązujący w tym zakresie jest artykuł 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, stanowiący, że organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Realizując swoje kompetencje, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi uwzględniać wytyczne zawarte w powołanym przepisie Konstytucji. Normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły. Tu brakuje jak chyba literki, bo tak literalny, dobrze, przy uwzględnieniu zakazu dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wprowadzaniu kompetencji w drodze analogii. Tymczasem powołany jako podstawa prawna uchwały przepis artykuł 12 punkt 4
ustawy o samorządzie powiatowym ma bezspornie charakter ogólny, upoważniający Radę Powiatu do stanowienia o kierunkach działania zarządu, w związku z czym nie może stanowić samoistnej podstawy prawnej do zobowiązywania zarządu do podejmowania konkretnych działań, jakim będzie utworzenie całodobowego oddziału leczenia uzależnień oraz leczenia zespołu abstynencyjnego na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia lub innego podmiotu powołanego przez powiat tomaszowski i wypełniającego takie same zadania jak wyżej wymieniony, który może powstać w miejsce Tomaszowskiego Centrum Zdrowia po jego ewentualnej likwidacji. Wyjaśnienia w sprawie wyżej wymienionej uchwały proszę złożyć do Wydziału Prawnego Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Można również faksem pod numer podany jest do wiadomości Zarząd Powiatu, pieczątka z upoważnienia wojewody łódzkiego i tu już zamazana pieczątka, pani Elżbieta, prawnik nadzoru i kontroli. To jest kwestia informacji. Proszę państwa, druga informacja dla państwa radnych. Radni wszyscy otrzymali kluczyki do skrzynek na kierowaną do nich korespondencję i materiały sesyjne. Skrzynki znajdują się na parterze Starostwa Powiatowego obok tablicy informacyjnej Rady Powiatu i oznakowane są tylko cyfrą w układzie alfabetycznym według listy radnych. Materiały sesyjne będą umieszczane w skrzynkach na 7 dni przed terminem odbycia sesji. O materiałach na sesję zwołane w tak zwanym trybie nadzwyczajnym oraz innej korespondencji radni będą informowani telefonicznie przez pracowników Biura Rady. Niemniej proszę radnych o osobiste zainteresowanie się i okresowe sprawdzanie oraz ewentualny odbiór zawartości skrzynek. Trzecia informacja. To mają wszyscy? Tego nie będę czytał, bo tego jest naprawdę sporo. Wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej, Zarząd Główny, Tomaszów Mazowiecki, Skrytka i tak dalej. Do Rady Powiatu, wszyscy radni państwo, żeście otrzymali ten list otwarty. Podpisał to przewodniczący pan Ryszard Michalak i pan Ryszard Kobiela. A do wiadomości to pismo poszło do ministra zdrowia, do Ruchu Odrodzenia Gospodarczego. Tak. I tu jeszcze jest druga część, uzasadnienie. To wszyscy państwo radni, żeście otrzymali w dzisiejszym pakiecie. Proszę państwa, zgodnie z przyjętym planem pracy Rady Powiatu, następna sesja planowana jest na dzień 30 sierpnia, a komisje to już poszczególne, na przykład moja to zdrowia i oświaty na 28, inne nie wiem jak tam 29 wypadły, także sesja 30, a nad godziną jeszcze się za, nie mówię dzisiaj, to będzie 12 czy 14 czy 15 do uzgodnienia. W związku z okresem wakacyjnym każdy z państwa na pewno planuje urlop wypoczynkowy i z tej okazji życzę państwu wspaniałego odpoczynku w różnych częściach kraju, a może i za granicą. Życzę nabrania siły, aby w pełni zdrowia spotkać się 30 sierpnia. I bezpiecznie. No oczywiście, że bezpiecznie. Gdzie masz to? Zamykam obrady 23 sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystkiego dobrego.